Okej, okay, a więc cześć kochani, z tej strony Najka. Jakby ktoś nie wiedział, to się nazywam Natalia. Dzisiaj. Ja na początku się zawsze stresuję i nigdy nie wiem, co powiedzieć. Ja się nie umiem bawić. W dzisiejszym filmiku pokażę wam w sumie kilka książek, które czytałam, bo mam też takie książki, do których często wracam i których tak jakby nie opuszczam, tak bym to powiedziała. Dobrze, zacznę od takich książek, które bardzo długo mam i do których wracam. O, dobra, od tego zacznę. Jest taka książka, chociaż w sumie, dobra, tu nie pokażę, bo to jest moje nazwisko. W każdym razie mam taką książeczkę z cytatami. I tutaj są też ogólnie kolorowanki. To jest taka książka z kolorowankami moimi. I to jest niby taka książka na uspokojenie, nie wiem, jak to powiedzieć. I tu też od razu są cytaty na każdy dzień po prostu roku. To jest super, czaderski, ja to może już mam z 5-6 lat i lubię do tego wracać, ale ostatnimi czasy chyba wydoroślałam z kredek i z flamastrów i tak trochę chyba przestałam kolorować i używać. Jedyne, do czego ja flamastrów używam, to znaczy nie flamastrów, tylko tych takich zakreślaczy, to do podkreślenia czegoś, co jest ważne, na przykład na wykładzie. Ja się stara robię. Okej, następna książka, którą kupiłam bardzo dawno temu, to jest Bądź swoją siłą. Oczywiście wiecie, to tam nie uważam, że ktoś może być swoją własną siłą, bo dobrze wiecie, jak to wygląda w praktyce, że człowiek może się sam na sobie też zawieść. Ale w każdym razie to jest ta książka. Jeśli ktoś wie, to na przykład na każdy dzień coś wypadło. Jakiś obrazek święty. W każdym razie tutaj jest cytat na każdy dzień roku. Znowu coś wypadło. W każdym razie tutaj jest cytat na każdy dzień roku i bardzo, bardzo to lubię. Jakby ktoś się pytał, czy słucham Demi Lovatej może dwóch piosenek jej i to tyle. Naprawdę nie wiem, co się u tej kobiety dzieje, więc no, żałuję, że Selena Gomez nie ma takiej książki. Chyba, że ma. A ja o tym jeszcze nie wiem. Ja się zawsze dowiaduję o wszystkim ostatnio. Mamy dwie książki za sobą. Wow. Tutaj następna taka książka. Chociaż ja nie wiem, czy to się zalicza do książek, czy nie. Ja bym to powiedziała tak. Pamiętam, wygrałam wtedy konkurs i dostałam tak jakby taki bon z hajsem. Co mi to tu lata? I pamiętam, wygrałam taki, znaczy dostałam jakby w ramach wygranej taki bon na pieniążki, które można było w Empiku wydać. No i ja tam sobie kupiłam wtedy dwie książki i co najlepsze, kupiłam sobie taką książkę wtedy i wiecie, tytuł to był Krótka książka o miłości. Ja tak mówię, co to jest i w ogóle, ale dobra, biorę to, bo to była taka decyzja na szybko. Po prostu miałam bardzo mało czasu, żeby wydać te pieniążki. A ja to jestem taka, że bardzo mało jeżdżę do miasta, bo tam trzeba jeszcze i autobusem zajechać i mi się nie chciało wtedy, no wiecie jak to dziecko. I w każdym razie kupiłam tą książkę wtedy, na co okazało się, że to są streszczenia filmów. Ogólnie tutaj są różne streszczenia typu Gwiazd naszych wina albo ten, jak się nazywa, Skazany na Shawshank, chyba tak się to mówi. Tutaj jest po prostu bardzo wiele filmów, tak jakby one są jakby troszkę streszczone, ale z drugiej strony jest spora recenzja i po prostu te książki bardzo, ale to bardzo, ta książka bardzo zachęca do po prostu do zobaczenia tych filmów. Przynajmniej dzięki temu szczaiłam, jakie filmy sobie mam zobaczyć. I dosyć taka niespodzianka to była dla mnie, bo myślałam, że to jest seria jakaś książka o miłości. Dzień głupie dziecko dało się nabrać. No, głupia blondyna. A druga książka, którą sobie kupiłam, to już była taka czysta powieść. W sensie to już była takie romansidła, tam były romansidła. I tutaj to jest druga część akurat, bo pierwszą część pożyczyłam koleżance. I ja z tą koleżanką nie mam kontaktu. Jak ona by to widziała, to ja bym się bardzo cieszyła, gdyby ona się ze mną skontaktowała. W ogóle pozdrawiam cię, Monika się nazywałaś, więc pozdrawiam cię cieplutko. I ta dziewczyna miała ode mnie pożyczoną pierwszą część, i tam było. Ten tytuł nosił. Czekaj, bo moment, moment. Tu są wszystkie kolory nieba. A ja jej pożyczyłam większy kawałek nieba. Tak.
I matko jedyna, ja pamiętam, ja tą książkę jednego dnia przeczytałam. Ona była taka cudowna. Zakończenie mi się fantastycznie, naprawdę fantastycznie, podobało mi się mega ogromnie. Ja po prostu zadowolona byłam. Cudowna po prostu była ta książka i właśnie też ją kupiłam właśnie. To już jest akurat druga część, a ta pierwsza część po prostu tak. Po prostu to było coś i bardzo się cieszyłam wtedy, że dostałam po prostu, wiecie, z konkursu, że wygrałam hajsik i że mogłam sobie kupić. No, bo ja ogólnie to jestem bardziej taka bibliotekara, że ja bardzo dużo książek wypożyczam. Więc no. Teraz wam akurat cały czas jeszcze pokazuję te, które mam serio kupione. Następną powieścią jest... to też pamiętam, chyba jeszcze na praktykach w zawodówce czytałam W imię miłości. Ta książka mi się też bardzo podobała. Pamiętam jakoś 3 dni, ja ją też miałam właśnie już tak jakby przeczytaną. Też była cudowna i tak lekko się ją czytało. Teraz tej książki tutaj przy sobie nie mam, ale nie może jej tutaj zabraknąć. Chłopi to była lektura, którą dosłownie czytałam z taką lekkością. Ludzie, nie wiem, coś, bo mi się podobają właśnie takie klimaty tej wsi. No to było mimo wszystko coś. Film też mi się tak lekko oglądało, ale mimo wszystko książka to po prostu ona miała w sobie to coś. Sama ta narracja po prostu działała na mnie w tak cudowny sposób, że ja się czułam, jakbym tam razem z nimi po prostu była i występowała razem tam z nimi właśnie i grała tam jakąś rolę w tej powieści. Cudowne to było. Żałuję, że tego teraz przy sobie nie mam. Ja się teraz może napiję. Okej, dobra. Teraz książkę, którą może część z was kojarzyć, w szczególności kobitki. Jeśli ktoś czytał tą książkę, to serdecznie pozdrawiam. Jesteś cudem. Naprawdę książka taka. Ja ją może czytałam z 2 razy i ja do niej bardzo często wracam. Więc no... Cudowna ta książka jest. No i co ja tu będę więcej mówić? Taki poradnik. Teraz książka, która się nazywa Zielnik i ona jest Jana Twardowskiego. Ogólnie w tej książeczce są opowiadania o danych ziołach, kwiatkach i tak dalej. I tutaj jest nawet opisane, do czego na przykład każda z tych roślin służy, jakie ma zastosowanie, w czym może pomóc. Są też nawet takie wierszyki, takie rymowanki. Bardzo mi się podoba, naprawdę. To akurat mam już z biblioteki wypożyczone. Więc to nie jest moje, to muszę zwrócić, ale zamknęli mi bibliotekę. Następną książką, którą... Teraz już są po prostu moje takie... najlepsze, po prostu teraz jest to podium, to podium tych wszystkich książek, po prostu wiecie o co chodzi, to po prostu jest... Po prostu to już jest podium, naprawdę cudowne, moje ulubione, nie umiem się wysłowić, książki. Dobra, jeszcze zanim w ogóle książki będą, bo tylko... ja jakaś taka rozkojarzona jestem. To mam bardzo... jakby to ładnie pokazać, mam, to nie jest książka, to jest akurat czasopismo, do którego bardzo często wracam, które bardzo dużo czytam i w którym jest bardzo dużo o współżyciu, w którym jest w ogóle dużo o takich tematach, tylko że to jest przedstawione w sposób religijny. Jest to czasopismo Miłujcie się i ja z całego serca je polecam, naprawdę polecam, cudowne jest. I no ja tu więcej nawet nie muszę mówić. To już jest taki miesięcznik, to jest taki bardziej katolicki oczywiście. Jest przedstawione cudownie tam wiele właśnie tych grzechów, nieczystości. Są też tam opisane różne losy, nawet Mikołaja Kopernika, świętej Łucji. Normalnie kogo chcecie, to tam znajdziecie, naprawdę. Jana Pawła II, Benedykta, po prostu są tam różne osobowości. Niektóre oczywiście nawet nie związane z religią, ale przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Bardzo mi się podoba. Polecam. Okej, teraz inna książka, którą uwielbiam i naprawdę to jest 365 dni cudowności. No, uwielbiam to. 365 dni cudowności to jest książka, którą ja uwielbiam, do której wracam kilka dni w tygodniu, kilka razy w tygodniu, dlatego że tu też są cytaty na każdy dzień i ja się bardzo cieszę. Książka to jest po prostu mój skarbek. Naprawdę jest cudowna. Okej, teraz już takie totalnie moje, zaraz po tym przeulubione te. To jest tak, to jest poezja Jana Twardowskiego. No wiecie, że ja kocham po prostu go.
Tutaj jest akurat książka Tylko miłość się liczy. Ja nie wiem, czy wy to widzicie odwrócone, czy nie, więc przepraszam. Dopiero się zorientuję przy montażu, jak będę to montować. Nieważne. W każdym razie tutaj są wiersze i ja po prostu kocham. Tutaj wstawiam mój ulubiony wiersz, który jest moim numerem jeden, który mi daje bardzo, ale to bardzo dużo nadziei na jak najpiękniejszą miłość, żeby się nie załamywać i żeby mieć zawsze nadzieję, więc przeczytajcie sobie po prostu. I druga książka już jest taka bardziej rozbudowana. To też jest księdza Jana Twardowskiego. Nie przyszedłem Pana nawracać. Tutaj jest jeszcze więcej wierszy. Na obogu również są wierszyki o miłości, o nadziei, o wierze, o wszystkim. I to też uwielbiam, to też mam z biblioteki. A teraz takie książki już od księdza Piotra Pawłukiewicza. Może wielu z was kojarzy, że ja po prostu tego księdza naprawdę uwielbiam. W sumie taka ciekawostka. On umarł 21 marca 2020 roku, a moja prababcia umarła 21 marca 2021 roku, czyli równy rok po nim. No. Ja tego księdza poznałam już po jego jakby śmierci. W sensie nie poznałam, tylko po prostu zaczęłam oglądać jego kazania i słuchać ich. I po prostu żałuję, że tak późno go poznałam. Cudowny ksiądz. Tutaj jest po prostu większość jego kazań. Są cudowne, po prostu przecudowne i cytaty. I po prostu wskazówki, jak żyć, jak po prostu kochać, jak kochać Pana Boga, jak się zbliżać do Pana Boga. Po prostu cudowne. Jedna książka nosi tytuł Życie, instrukcja obsługi, a drugi Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Naprawdę cudowne są te książki. Ale się tak nagadałam, że się muszę napić. I to w sumie tyle. Ja dziękuję bardzo, bardzo, ale to bardzo za oglądanie, za towarzyszenie mi. Cieszę się, że wytrzymałeś albo wytrzymałaś do końca. Jeśli ci się w ogóle podobało, to zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz, to zostaw suba, cokolwiek. Dzięki, że jesteś. Trzymaj się ciepło i buziaki.